Za nami ostatnie w tym roku ligowe spotkanie przy Alei Unii Lubelskiej 2 na stadionie Króla ŁKS. Zremisował z Ruchem Chorzów 1-1 w meczu 19 kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy. A obok mnie w pierwszej części konferencji trener drużyny gości Jan Woś. Dzień dobry, trenerze. Dzień dobry, witam Państwa. Panie trenerze, poproszę o komentarz do tego spotkania. Przede wszystkim chciałbym bardzo podziękować drużynie za zaangażowanie i walkę do samego końca, bo był to na pewno dla nas trudny mecz. Wiedzieliśmy, że ŁKS się na nas rzuci, że będzie chciał, że będzie zrobił wszystko, żeby ten mecz po prostu wygrać. Myślę, że nieźle weszliśmy w ten mecz, ale niestety tylko do momentu straty bramki. Później ta druga część tej pierwszej połowy należała zdecydowanie do ŁKS-u. Zrobiliśmy sporo błędów w rozegraniu. Była to rzeczywiście taki moment bardzo trudny dla nas, natomiast w przerwie porozmawialiśmy zespół ze sobą, później wspólnie, co zrobić, żeby to wyglądało lepiej, i myślę, że ta druga połowa to już był taki obraz tego zespołu, który chce odrobić tą bramkę, który chce ten mecz wygrać. Niestety nie udało się, tylko zremisowaliśmy. Dziękuję. Poproszę o pytania do trenera drużyny Ruchu. Proszę pytania zadawać do mikrofonu. Krzysztof Sędzicki, Telewizja Tajanewa. Właśnie chciałem pociągnąć ten wątek tylko remisu, bo z waszego punktu widzenia to chyba też jest tylko remis. No dokładnie. Od jakiegoś czasu mówimy o tym, że remisami nie uratujemy Ekstraklasy dla Chorzowa. I rzeczywiście punkt to jest mało, ale punkt walczony w dniu dzisiejszym, po momencie, kiedy przegrywasz i kiedy widzisz zespół, który jest tak zdeterminowany jak nasz, no to na pewno w jakimś stopniu musi cieszyć. Ja wiem, że gdybanie to jest rzecz, która ci nie powinna w sporcie zdarzać, ale czy z Danielem Szczepanem byłoby dzisiaj łatwiej, pana zdaniem? No trudno mi powiedzieć, natomiast no, statystyki jakby przemawiają za tym, że Daniel jest bardzo potrzebny tej drużynie. No ale takie jest życie, taki jest los pod koniec szczególnie roku drużyn, gdzie muszą się borykać właśnie z tymi problemami kadrowymi, i sztuką jest właśnie być na nie gotowym. Myślę, że dzisiaj na pewno mogło to wyglądać lepiej, jeżeli chodzi o grę głównie do przodu, natomiast tak jak powiedziałem, Daniel grał w większości tych meczów, także nie dawał za bardzo szansy, żeby ktoś inny za niego wchodził, także musieliśmy sobie dzisiaj poradzić z tym, tak jak to wyglądało. Poproszę o przekazanie mikrofonu tam do tyłu. Dziękuję. Karol Bugajski, Przegląd Sportowy. To ja, panie trenerze, jeszcze pociągnę wątek tej pierwszej połowy, bo może to i momentami na początku dobrze wyglądało, ale ostatecznie bezcelnego strzału. No i to znowu była słaba pierwsza połowa. Trochę tak ten animusz Ruchu jest gaszony tymi pierwszymi połowami. Gaszony jak gaśnicą, chociaż to może nie jest najlepsze porównanie. Jak pan sądzi, czy to da się poprawić w trakcie tych zimowych przygotowań, czy gdzieś to siedzi w głowach po prostu zawodników? No na pewno jest to jakiś problem, który... Tu już mówiliśmy od jakiegoś czasu, siedzi w głowach, bo podobne, myślę, problemy ma również ŁKS, kiedy już udało nam się, im udało się zdobyć bramkę, no to już, szczególnie w tej drugiej połowie, to był zupełnie inny zespół, który miał już coś i nie chciał tego stracić, i w wielu fragmentach się cofnął. Natomiast myślę, że w tej pierwszej połowie po prostu ŁKS też nie za wiele nam pozwolił, był dosyć taki konkretny w tych swoich działaniach, szczególnie ten Hotti, który potrafił się utrzymać przy piłce, Ramirez, i mieliśmy ogromne problemy, żeby się temu przeciwstawić. Także myślę, że oczywiście nastawialiśmy się jak przed każdym meczem, że to jest mecz bardzo ważny, że to oni muszą wygrać, że my również musimy wygrać, ale dla nich to jest mecz o wszystko i będziemy mieli swoje okazje do kontry. Natomiast tych okazji ani za dużo nie było, a też nie umieliśmy się za bardzo z tego wszystkiego wybronić. W przerwie ściągnął pan Tomasa Podstawskiego, który w pierwszej połowie przy tej bramce straconej popełnił błąd jednak. To takie uznanie jego winy, wskazanie go trochę palcem jako winowajcy, czy jakieś inne względy o tym zadecydowały? To znaczy, Tomas też oczywiście ten błąd zadecydował, ale też od początku meczu Tomas nie wyglądał jakoś bardzo dobrze, natomiast też miał kontuzję stawu skokowego. Oczywiście był do gry, ale widać było, że jednak ta kontuzja zostawiła jakiś ślad. Czy zapytam, jest pan spokojny o to, że na wiosnę będzie dalej trenerem Ruchu Chorzów?
Wie pan co, no jestem przygotowany na każdy scenariusz, natomiast bardzo chciałbym być trenerem Lech Łożów. Poprosimy o kolejne pytania. Nie widzę rąk w górze. Kończymy pierwszą część konferencji. Dziękuję trenerze. Dziękuję ślicznie. Wesołych świąt życzę wszystkim. Widzę, że wszystkie kamery w zapisie. Zaczynamy zatem drugą część konferencji prasowej po meczu ŁKS Ruch Chorzów. Obok mnie trener ŁKS-u Piotr Stoczowiec. Panie trenerze, długo wydawało się, że będą powody do radości po meczu, ale ta końcówka na pewno to wszystko gdzieś rozwiała. No końcówka, ja myślę, że z przebiegu meczu to... Byłoby to szczęśliwe zwycięstwo, bo inaczej sobie wyobrażam kontrolę nad meczem i taką płynność w grze. Dwie drużyny walczące, można powiedzieć, o życie. Na tyle nas dzisiaj było stać i taki jest obraz niestety w tej chwili tego, co mamy. Wymowne myślę jest to, że wchodzi dwóch młodych chłopaków jak Zając i Młynarczyk i można powiedzieć, że można z nich czerpać i bić brawo za tę energię i za to, co pokazują i na ile się starają. Także no, to jest myślę takie trochę podsumowanie brutalne, ale to daje kierunek. Ile jeszcze pracy przed nami, ile zmian przed nami, bo wiemy już dużo po tej rundzie, która mocno nas doświadczyła. Ja widzę nadzieję i widzę światełko w tunelu, po prostu ciężka praca. To nie jest kwestia wiary, to nie jest kwestia nadziei, tylko ciężka praca, dobra selekcja, dobry trening, ostry trening, jasne zasady i z tego będą efekty. Natomiast no, w tej chwili no, to jest strata dwóch punktów i stać nas było dzisiaj tylko na tyle. Dziękuję, poproszę o pytania do trenera. Krzysztof Sanicki, telewizja, to ja chciałem jednak o ten dobry fragment, bo znowu możemy mówić o dobrych fragmentach. Myślę o trzecim kwadransie pierwszej połowy. Czy tutaj najbardziej nie szkoda, że nie poszła za tym druga, trzecia bramka, bo wtedy to być może wyglądało zupełnie inaczej? No tak, oczywiście, że tak. Coś tam drgnęło, to nie jest tak, że jest wszystko źle, tak? Są dobre fragmenty, no nie poszliśmy za ciosem, nie dociągnęliśmy do tego do końca. Szukaliśmy drugiej bramki, ale no ta druga połowa trochę słabsze tempo, widać to było nawet po parametrach takich fizycznych, podobnie jak w meczu z Legią, że to tempo spada i na tym polu jest wiele jeszcze do poprawy w okresie przygotowawczym, bo po prostu te drugie połowy mamy słabsze i dopóki jeszcze jest siła, to ta struktura gdzieś tam jest zachowana i taka żywotność. No szkoda, że nie było drugiej bramki, natomiast no liczy się całość i mówię, no oczywiście, że doceniam też to, co budujemy i widzę też pozytywy, natomiast no dzisiaj jestem rozczarowany tym wynikiem. No to jeszcze właśnie chciałem zapytać o dwójkę młodych, czyli o Młynarczyka i o Zająca, czy oni już właściwie, nie chcę mówić, że mają miejsce na stałe, ale czy tymi występami już sprawili, że będą brani pod uwagę jako piłkarze pierwszego zespołu zimą? Będą w kadrze, będzie z planu, będzie sześciu zawodników młodzieżowców plus jeszcze, no powiedzmy około sześciu, ośmiu, bo myślę, że tak powinna wyglądać struktura drużyny, bo miejsce numer 2-3 to jest zarezerwowane dla zawodnika akademii i na swojej pozycji. Natomiast co będzie, zobaczymy. To nie jest tak, że coś jest dane na zawsze, tylko widzę, że wygrywają rywalizację i grają. Nie dlatego, że są młodzi, tylko że w tej chwili no, jest nam to potrzebne. Także, ale nic tu nie jest dane na zawsze, na chwilę. W tej chwili są w kadrze, dzisiaj był jeszcze Sławiński. Także to nie jest kwestia młodych zawodników, natomiast ja widziałem tę energię w drugiej lidze, chodząc na mecze i obserwując i myślę, że się tutaj nie pomyliłem, bo tę energię dalej pokazują, a tak naprawdę mają na palcach dwóch rąk można ich mecze w drugiej lidze pokazać. To pokazuje kierunek i to pokazuje, że po prostu ciężką pracą i dobrym nastawieniem można zdziałać wiele i w tym kierunku będziemy szli. Michał Marlewski, Radio Żakucki Sport. Krzysiek zapytał o dwóch młodych, to ja zapytam o dwóch nieco starszych. Ramirez i Hoti dzisiaj z problemami zdrowotnymi zeszli z boiska. Jakie są informacje dotyczące stanu ich zdrowia?
Nie, myślę, że to bardziej zmęczeniowe. No po prostu na tyle mamy zdrowia. Myślałem, że Ramirez zagra na dziesiątce i taki był plan, była zmiana, żeby tutaj Ramirez zagrał jako ten lider na dziesiątce. Natomiast w ostatniej chwili poprosił o zmianę, coś tam się stało, ale bardziej to myślę sprawa zmęczeniowa. No taki jest stan, że zawodnicy no nie wytrzymują, proszą o zmiany, a nic tutaj się nie wydarzyło. Trochę kontuzji było, ale zaczynamy to porządkować, bo myślę, że mam doświadczenie w tym i wiem, że czeka nas ciężka praca, ciężka zima, plany indywidualne i na pewno dużo decyzji też personalnych, zależnie od tego, jak organizacyjnie, na co będziemy sobie musieli pozwolić, ale na pewno zmiana w podejściu, w treningu, w intensywności, bo na razie na tę intensywność nie za bardzo sobie możemy pozwolić, no bo by to się skończyło jeszcze większymi kontuzjami, ale również no zobaczymy, no, spokojnie, krok po kroku. Nikt tutaj na pewno nie załamuje rąk. Ja myślę, że tak jak powiedziałem, trzeba złapać serię i wszystko jest jeszcze możliwe. To jest dopiero drugi mecz rewanżowy i na pewno tutaj tego nie odpuścimy. Widzimy się w takich okolicznościach ostatni raz przed przerwą zimową, więc zapytam, który z tych elementów, które pan wymienił, będzie pana zdaniem kluczowy w tej przerwie zimowej? Czy właśnie przygotowanie fizyczne, czy przewietrzenie składu, czy praca nad głowami piłkarzy i tego, żeby znowu wlać wiarę w ten zespół, jak pan to widzi? Ani trochę mniej z każdych tych elementów. Przygotowanie, zaplanowanie obciążeń, podniesienie tych wartości, tej wydolności, jak również praca nad głową, tak, bo tutaj jest dużo, bo umieć to jedno, jeszcze umieć to pokazać, to jest drugie i na tej podstawie dopiero będziemy dobierać też taki model grania, bo dużo sobie można powiedzieć, że chcielibyśmy grać wysokim pressingiem i podchodzić i presować, natomiast ja realnie wiem, na co sobie możemy pozwolić. Też bym chciał grać jeden na jeden i grać wysoko i zdominować przeciwnika. Natomiast no, trzeba wiedzieć, jakie mamy parametry i co możemy zrobić. Także na każdym polu nas czeka ciężka praca, łącznie z decyzjami personalnymi. Dzień dobry panie trenerze, Karol Bugajski, Przegląd Sportowy. To jeszcze pociągnę wątek Hotiego, bo on dzisiaj zdobył znowu piękną bramkę. On głównie u pana był rezerwowym do tej pory, zaczął grać w pierwszym składzie tydzień temu. Trochę się pan do tego zawodnika przekonał, jak to należy traktować? Czy był głównie rezerwowym, no można powiedzieć, nie wiem, na tych 7 meczów by, można powiedzieć, 4 czy 5 razy grał w podstawowym składzie. Czy był rezerwowy, może 2-3 razy siedział na ławce, bo szukałem może troszeczkę takiego innego, czy są momenty takie, też zawodników nie znam i badania zrobiliśmy w ostatniej przerwie takiej na kadry, ale na pewno zawodnik z jakością i na pewno zawodnik, który myślę może dawać jeszcze więcej. Także tutaj myślę, że Hoty nie jest naszym problemem. To jest zawodnik, który może grać jeszcze więcej. Na pewno nigdy nie będzie dynamicznym zawodnikiem, ale na pewno ma jakość, potrafi się utrzymać, potrafi rozdać i dopóki mu starcza sił, to jest pożyteczny. To jeszcze pytanie o środkowych obrońców. Marcin Flis i Levent Gulen trochę eksperymentalnie dzisiaj. Oni nie grali ze sobą dużo do tej pory, ale przynajmniej w pierwszej połowie wyglądało, jakby grali. Chyba z ich postawy może być pan zadowolony dzisiaj. No w tej obronie też myślę potrzeba nam takiej stabilności i ta obrona dzisiaj była mocno, szczególnie w drugiej połowie, eksploatowana, bo dużo było tej pracy, nie potrafiliśmy się utrzymać przy piłce i te piłki szybko wracały. Natomiast no, grali, można powiedzieć, po kontuzji Nacho, grali już ze sobą, też była kontuzja Marcina Flisa w którymś momencie, także ta obrona lubi stabilność, natomiast ja tutaj w pewnym momencie postawiłem na Adama Marciniaka i tyle. No, to są decyzje być może moje, też jakieś tam personalne nietrafienia, natomiast no, szukam optymalnego rozwiązania z Adrianem Lewu. Też postanowiliśmy zagrać, biorąc pod uwagę to, co mamy, że tam potrzeba zawodników mobilnych, biegających, agresywnych. I on to spełniał, ale on również może grać jako środkowy obrońca. Natomiast mówię, żeby już nie zmieszać w tym, to już konsekwentnie graliśmy nim w środku pola, bo
no bo tam uważam, że takie były potrzeby. Ja tutaj absolutnie światełko w tunelu widzę. Ja myślę, że ta drużyna będzie grała, musi grać, ale na pewno dużo pracy nas czeka i myślę, że na wiosnę zobaczymy inny UKS. Dzień dobry, trenerze, Piotr Gieliński, Telewizja Polska. Ja mam pytanie o straconą bramkę przez UKS, bo to była taka juniorska gra. No, Lorenz, który pojawia się wcześniej, nie dobiega do przeciwnika, ten dośrodkowuje. Głowacki zamiast być przed rywalem jest za rywalem, a Bobek stoi w bramce jak zamurowany. Widzi pan tutaj jakieś kłopoty właśnie przy tego typu zagraniach? No nie wiem, czy ktoś byłby w stanie to obronić. Myślę, że tutaj Bobek to chyba nie ma tam jego winy. Natomiast co mogę panu powiedzieć? No tak, to są fakty, takie są fakty. I pozostaje tylko wyciągnąć z tego wnioski